Jejku, jejku. Geralt? Z Vodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Vodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego Vodianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w zimie, ale pokój jest ważniejszy. Porozmawiamy później. Czym ma... Słuch. Chciałbym wynająć... Proszę. Kawał drogi przejechałem, a wesela ani widu, ani słuchu. Bierz się, czy patrz? Twoja matka puściła... Geralt? Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w zimie jest teraz moda na gadzie buty. Mam tu 3 sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób, co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób, co trzeba, wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów, ale modliłem się do Melitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina, chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Zabił ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im, a ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. Zrobię, co w mojej mocy. Czym mogę pomóc? Mam psu. Thank you.
Pani, czy mogłabyś mi powiedzieć, jak odesłać duszę południcy Aliny w zaświaty? Duch Aliny stał się południcą. Nie rozumie, kim jest i nie pamięta swojej przeszłości. Jej pamięć jest zlepkiem wspomnień wszystkich kobiet, które zmarły w promieniach słońca na polach. Jak mogę jej pomóc? Alina jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu, zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom. Bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie? Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny nie było uprzejme. Wiesz już, co robić. Spróbuję naprawić zwierciadło i pokazać Alinie. Widok własnego odbicia powinien przełamać klątwę. Doskonale. Jeśli to nie pomoże, wróć do mnie, a powiem ci, jak ostatecznie rozwiązać sprawę. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Dobrze. Porozmawiam z Julianem i kapłanem na ten temat. Bywa. Pani jeziora. Pani zajmę. Laska kapłana. Odebrałem z rozum. Mam.
Mam. Pani, zaj. Złot. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Niech tak będzie.
Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. Tak? Pani, czy jesteś zadowolona? Zabiłeś krwawego bożka Dagona. I doprowadziłeś do pokoju między rasami. Jestem zadowolona. Uznałem, że to najlepszy wybór. Tak? Pani, ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych, ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Sam kształtuję swój los. Zdajesz sobie sprawę z wagi swoich słów? Odrzucając wpływ przeznaczenia, decydujesz, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie uczynki i wybory. Te dobre i te złe. Przyjmuję odpowiedzialność. Masz silną osobowość. Wiem, że kiedyś odzyskasz swoją tożsamość. Skoro sam chcesz wykuwać swój los, nie będę ci udzielała żadnych rad. Wiedz jednak, że masz moje błogosławieństwo i moją przychylność. Dziękuję pani. Mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Pani, co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym Graalu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Graala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemna. Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Tak. Rozmawiałeś z panią jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm.
No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żonę, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Przeczytałem twoje ogłoszenie. To o jajach wiwerny? Tak, potrzebuję ich do moich słynnych omletów. Przyniosłem ci 3 sztuki. Wspaniale, tyle właśnie potrzebowałem. Oto nagroda za twój trud. Mam psu.
Mam słuch. Proszę. Hej! Twoja matka puściła się z pasu! Słyszałem o tobie. Ponoć pobiłeś Dundę i grubego Anselma. I Hugona Beronte. Szukam godnego przeciwnika. Dobrze trafiłeś. Jestem Zelest. Zelest Mecht. Brzmi groźnie. Chcesz się zmierzyć z prawdziwym mistrzem? Ustalmy stawkę. 500 orenów. Nieoberżniętych. Wchodzę. Świeżo. Żadnego wyzwania. Od teraz jesteś mistrzem. Zanim odbierzesz nagrodę, wiedz, że jest jeszcze ktoś. Kto? Zwyciężając, udowodniłeś, że jesteś gotów go spotkać. Idź na bagna, tam spotkasz bezimiennego. A teraz wybieraj nagrodę. Wezmę pieniądze. 500 orenów jest twoje.